Dzień dobry. Filharmonia Sudecka zaprasza na kolejny koncert, tym razem koncert specjalny z Nowego Jorku do Teksasu. Gościmy w Filharmonii w tym tygodniu wybitnego dyrygenta Mariusza Smolija, który zgodził się przedstawić nam program koncertu w sposób jeszcze bardziej zachęcający niż to, co zdołaliśmy napisać na plakacie. Dlaczego należy przyjść na ten koncert? Przedstawię Państwu formułę koncertu symfonicznego, która narodziła się w Ameryce 50 lat temu, której twórcą był Arthur Fiedler. To był dyrygent i aranżer, który był szefem bostońskiej orkiestry symfonicznej co trzeci weekend, bo przez większość czasu bostońska filharmonia grała tradycyjne koncerty i narodziła się potrzeba, żeby jak gdyby przyciągnąć większą grupę słuchaczy i znaleźć formułę, gdzie ciągle muzyka jest ambitna, świetnie napisana, ale może nieco lżejsza. I Arthur Fiedler wypracował formułę, w której łączy wspaniałe aranżacje z muzyki filmowej, broadwayowej, lekką symfonikę, jazz, i powyciągał różnego rodzaju krótsze fragmenty muzyczne pochodzące z wielu różnych źródeł, świetnie zaaranżowane, i stworzył właśnie taką nową formę prezentacji lekkiej muzyki symfonicznej, która jest ciągle ambitna, ciągle świetnie napisana, ale jakby podzielona na mniej kawałków i pochodząca z różnych przestrzeni muzyki poważnej i mniej poważnej. Rozumiem, że tego rodzaju koncert jest specyfiką rynku amerykańskiego? Tak, jest specyfiką rynku amerykańskiego. W przeciwieństwie do formuły działania instytucji kulturalnych, również orkiestr w Europie, orkiestry nie mają żadnych państwowych dotacji w zasadzie. Są jakieś tam poszczególne granty, ale my musimy cały czas jakby walczyć o klienta, walczyć o publiczność i stwarzać przestrzeń, w której jesteśmy w stanie generować jak największe zainteresowanie. Wiadomo, że na muzykę Beethovena czy Mahlera jest ograniczona ilość słuchaczy, którą oczywiście staramy się budować. Jednym ze sposobów budowania publiczności, przyciągnięcia jej do sali koncertowej jest zagranie czegoś, co ludzie znają, z czym czują się dobrze. W ten sposób przedstawia im się to zjawisko, którym się nazywa orkiestra symfoniczna, i nagle to flet, klarnet, obój nie są już takie obce. I jest to często pierwszy krok do tego, żeby słuchacz ewentualnie zainteresował się Beethovenem czy Mahlerem, ale jest to jakby pierwszy krok do szerszej i głębszej muzyki symfonicznej. Jednocześnie forma sama w sobie, która jest bardzo popularna. Wiele orkiestr ma specjalny abonament właśnie na szereg koncertów takich popularnych w ciągu roku, a jeżeli nie ma abonamentu, to na pewno ma w swoim repertuarze tego typu utwory, bo one są potrzebne, popularne i stało się to w zasadzie taką tradycją, bez której trudno sobie wyobrazić sezon typowy orkiestry amerykańskiej. No właśnie, ten miesiąc w naszej filharmonii jest wybitnie amerykański. Proszę parę słów o programie tego koncertu. Nazwiska są, powiedzmy, przeogromne. Tak jak mówimy o wspaniałych kompozytorach dwudziestowiecznych, tak XX wieku, tak trudno pominąć Colportera czy Coplanda. Takie utwory będzie... Krótko takich, powiedzmy, może najważniejszych pozycji programowych. Między innymi gramy dwa utwory, dwie części z baletu, który napisał Aaron Copland. Aaron Copland jest nazywany dziekanem muzyki symfonicznej w Ameryce, dlatego że stworzył, moim zdaniem, unikalny symfoniczny, nie tylko amerykański język muzyczny. Jak to zrobił? Wydaje mi się, połączył to, co widział. Piękną, urocze krajobrazy, przestrzenie północnej Ameryki, które szczególnie na południu oznaczają się ogromnymi płaszczyznami, prawda, gdzie można jechać samochodem przez 3 godziny w Oklahomie i nic się nie zmienia. Można w halucynacje wpaść, bo tylko są kaktusy i szaro, różowa, pomarańczowa gleba. Ogromne przestrzenie, bo wjeżdżamy w góry skaliste, bardziej na północny zachód, i też pasma górskie, które są dużo większe niż Alpy i 16 razy, prawda, dłuższe. W związku z tym to taka przestrzeń i ogromny powiew tego, co daje nam natura w Ameryce, udało się Coplandowi uchwycić w jego pięknych, długich przestrzeniach, a jednocześnie bardzo często powkładał w te duże przestrzenie i ciekawe właśnie harmonie takie otwarte też, dużo popularnej folklorystycznej muzyki amerykańskiej. Tańców, country z Kentucky czy z Teksasu, i poprzez głównie balety, on napisał szereg baletów, które stały się takim jak gdyby narodowym językiem muzycznym. Balet Billy the Kid o słynnym kowboju, zabójcy, rodeo, który się dzieje w Teksasie i związany jest z rodzajem życia, który farmerzy prowadzą. Inny wspaniały balet Appalachian Spring, czyli wiosna w Appalachach, to są góry
na północno-wschodniej części, gdzie są ogromne tradycje muzyczne, te fidlowania, tak zwanego grania na skrzypcach, muzyki bluegrass i country. Czyli wymyślił jakby nowy język muzyczny, połączył go z krajobrazem, wmontował w to elementy folklorystyczne i powstał coś, co się nazywa narodowym językiem muzycznym. I to, co my często słyszymy we współczesnych westernach, idziemy i słuchamy wspaniałej muzyki westernowej, tego by nie było, gdyby nie Copland. On rozpoczął ten sposób pisania. Ci kompozytorzy, którzy pisali po nim muzykę filmową, tak jak John Williams, o którym mówię za chwilę, nie byłoby stylu Williamsa, gdyby nie było Coplanda. Więc szalenie ważna postać i bardzo ciekawa. Rzadka chyba w Polsce, jeśli chodzi o... Nieznana. To jest taki, jak powiedział, amerykański Chopin, prawda? Ktoś, kto się na wielu przestrzeniach, płaszczyznach łączy z kulturą narodową. To gęsta muzyka, często wielopoziomowa. Różnie. Czasami otwarta, czasami bardzo prosta, czasami bardzo skomplikowana. No, żył bardzo długo, napisał bardzo dużo różnych rzeczy, ale wydaje mi się, te takie sztandarowe kompozycje, czyli te balety, koncert na klarnet. Tak, to są takie właśnie typowe amerykański język muzyczny i z baletu Rodeo słyszymy dwa tańce. Dwa słowa o Johnny Williamsie, bo najbardziej popularny w sensie ilości grania kompozytor amerykański dzisiaj. Dlatego, że napisał dziesiątki wspaniałych ścieżek filmowych do wybitnych filmów, z których wiele otrzymało Oscary i za muzykę, i za reżyserię, i za aktorstwo. I w związku z tym, że te filmy są tak popularne, jego muzyka jest tak popularna, ale również dzięki temu, że człowiek ma wybitny talent, po pierwsze do dopasowania muzyki do filmu, jak gdyby i film korzysta na muzyce, i muzyka korzysta na filmie, to jest taka podwójna korzyść. A jednocześnie, co Williams ma oprócz pomysłów muzycznych, to jest doskonały talent aranżerski. Aranżuje fenomenalnie. Orkiestracja. Tak. Czyli nawet najprostsze tematy u Williamsa zawsze brzmią świetnie. No i zagramy dla Państwa dwa fragmenty z jego kompozycji filmowych. Bardzo wczesna partytura do filmu Kowboje, nieznana. I muzyka z filmu Harry Potter, oczywiście wszyscy znają. Wojen Gwiezdnych nie będzie. To może następnym razem. Wszyscy znają Wojny Gwiezdne, jest dużo świetnej muzyki filmowej Williamsa. Aranżacje muzyki na potrzeby tego koncertu pewnie są znowu specjalnością, nie wiem, niekoniecznie tych kompozytorów. Czy to jest ich autorskie dzieło, czy aranżację dobiera pan w jakiś specjalny sposób? Jest specjalny rynek, że tak powiem, dla aranżerów, dlatego, ponieważ tyle orkiestr gra tego typu programy, jest dużo muzyki popularnej, która w oryginalnej formie nie była pisana na orkiestrę. Dzisiaj między innymi na przykład będziemy grali muzykę Sinatry, która była pisana na mały band, 16-osobowy. Będziemy grali muzykę Cole Portera, która była pisana na głos i kwintet, prawda? Ale ponieważ jest to... będą partie solowe, instrumenty? Małe będą partie solowe, ale jest to znowu forma symfoniczna i są ludzie, którzy się specjalizują w adaptacji tego typu muzyki pisanej w innych przestrzeniach na orkiestrę symfoniczną. No i ponieważ rynek jest duży, zapotrzebowanie jest duże, aranżerów jest dużo, ale ci najlepsi gdzieś tam na szczycie tej piramidy faktycznie mają możliwość wydawania, bycia granym, no i mam nadzieję, że nie tylko przypomnimy świetne utwory czy tematy Sinatry i Portera, ale pokażemy, jak można świetnie zaaranżować w kontekście orkiestry symfonicznej. Znakomicie. Jeszcze o takiej działalności pana, która archiwizowana jest na nagraniach płytowych, Naxos. Tak. Wytwórnia o tyle cenna, że rzeczywiście z bardzo szerokim zakresem prezentacji muzyki, ale też prezentująca kompozytorów praktycznie nieznanych szerszej publiczności i przez pana dyrygowanych. Jak to się stało, że właśnie trafił pan na Węgry, czy... No to następna kwestia, że zdecydował się pan promować polską muzykę w taki sposób, że proszę bardzo, otrzymał pan natychmiast Fryderyka za płytę Bacewicz. Bacewicz, za najlepszą płytę polską z muzyką poważną za granicą. Tak, współpracuję z firmą Naxos po 10 lat, może więcej. I nasza forma współpracy polega na tym, że dyrektorzy są zainteresowani, jeśli chodzi o mój współudział, wynajdowaniu ciekawych kompozytorów Europy Wschodniej, którzy nie są popularni, którzy nie są nagrywani.
Zacząłem oczywiście od projektu z muzyką polską. Pierwszym projektem była muzyka Andrzeja Panufnika, tak, na orkiestrę kameralną. Też nagrodzona. Płyta w Londynie chyba otrzymała jakąś nagrodę. Tak, znakomita płyta. Później nagrałem muzykę z Tadeusza Szelikowskiego. Nawet w Polsce mało znanego kompozytora, tylko jest patronem Filharmonii Poznańskiej, z Filharmonią Poznańską. Karzyna Bacewicz. W planach jest druga płyta Karzyny Bacewicz. I jak gdyby przypadkowo poznałem rodzinę Miklosza Roży. Miklosz Roża, bardzo ciekawa postać, który kompozytor węgierski, który w latach 30. wjechał do Stanów Zjednoczonych, zrobił ogromną karierę w Hollywood. Też otrzymał Oscary za muzykę filmową. To był taki John Williams z lat 40. 50. Największe jego osiągnięcie Ben Hur. Tak, tak. Pisał Ben Hur i masę ogromnych kompozycji na 2-3 godzinne wielkie produkcje hollywoodzkie. I przyjacielem Miklosza Roży, najpierw nagram dwie produkcje do Miklosza Roży, był bardzo inny, ciekawy inny kompozytor o nazwisku Eugene Zado, czyli Eugeniusz Zado, który był partnerem Roży w Hollywood, ale takim jakby grał zawsze drugie skrzypce w ich pracy. Roża był tym firmowym nazwiskiem, prawda? Firmował te wszystkie swoje kompozycje, dawał pomysły, a za to wszystko to instrumentował. Był właśnie świetnym aranżerem, a jednocześnie był bardzo ambitnym kompozytorem, który ciągle pisał muzykę, koncert na fortepian, na puzon, poematy symfoniczne. I co mi się podobało Zadora, to jest człowiek, który w moim zdaniem w idealny sposób łączy europejską tradycję. On skończył studia w Berlinie i Wiedniu, był profesorem kompozycji w Austrii bardzo wcześnie, w Wiedniu, zanim wyjechał. Czyli świetną europejską sztukę pisania, swoje węgierskie tradycje muzyki ludowej, która jest bardzo specyficzna, i z tym wszystkim, co wnosi muzyka amerykańska, Hollywood i show business. U niego to wszystko razem się świetnie łączy. Na przykład jest szereg wariacji, które napisał, że na przestrzeni 16 wariacji, które najczęściej są na jakiś temat węgierskiej muzyki ludowej, on potrafi przerobić taniec węgierski, jakiś tam czardasz na foxtrot, prawda? Angielski. Później zrobi piękną, liryczną melodię, którą można ją wsadzić bez problemu w scenę miłosną filmu z Hollywood. Czyli człowiek, który w wspaniały sposób łączy różne wątki i potrafi znaleźć swój indywidualny język muzyczny. Zafascynowałem się nim, też poznałem jego rodzinę, nagraliśmy już 4 czy 5 płyt i jeszcze mam nagrać 3, żeby pełne jego zasób utworów przestawić, które widzę, zaczynają być grywane. Czyli to, że ta muzyka jest nagrywana, to nie jest tylko archiwum, to jest jak gdyby przypominanie światu muzycznemu o wspaniałych tradycjach, nieznanych, zapomnianych, i ta muzyka zaczyna żyć i zaczyna być wykonywana. Także mam dużo, dużo satysfakcji z tych projektów. No właśnie, w Polsce zagrał Pan prawie wykonanie polskie, chyba właśnie Divertimenta, tak, na smyczki w zeszłym roku. Na smyczki. No marzy nam się, żeby Filharmonia Sudecka była gościem którejś kolejnej. Z przyjemnością. Jak zostanę zaproszony, możemy zrobić parę polskich prowykonań. Naprawdę świetnych utworów Zadora i może Roży. Nawiązując jeszcze, wracając z powrotem do naszego koncertu. Jest to muzyka popularna, już wyjaśniliśmy, że bardzo nam zależy na tym, żeby ją traktować poważnie, ale jak to jest tak naprawdę w polskich filharmoniach? Rozumiem, że koncerty tego rodzaju cieszą się ogromną popularnością, ale czy odczuwa Pan traktowanie tych koncertów w kategorii muzyki B, muzyki powiedzmy drugiej kategorii? Ja do tego nigdy tak nie podchodzę i jak gdyby też staram się, żeby orkiestry do tego nie podchodziły i wydaje mi się, że za bardzo nie mają możliwości, żeby do tego podejść, dlatego że ta muzyka jest łatwa, przyjemna do słuchania. Ale co nie znaczy, że jest łatwa, przyjemna do grania. Mhm. Jest to inny styl, inny sposób interpretacji i orkiestry się muszą trochę nagimnastykować, żeby się stylistycznie dobrze wtopić w ten rodzaj rytmu, swingu czy innego rodzaju grania. Także ja myślę, że to jest dobry, że tak powiem, przerywnik dla orkiestry, który ją zmusza trochę do innego sposobu myślenia, grania, słuchania się z ogromnym nastawieniem na dobry puls rytmiczny, który pomaga w graniu Beethovena. Którego w tym roku również mamy w programie. Tak. Bardzo dziękuję za krótkie spotkanie, za czas, który nam Pan poświęcił. Zachęcamy do posłuchania koncertu w najbliższy piątek. Z tego, co słyszymy, będziecie Państwo mogli zobaczyć najlepszą, być może najlepszą orkiestrę Filharmonii Sudeckiej właśnie ze względu na repertuar, który jest tak właśnie, tak bardzo wymagający.
Koncert specjalny z Nowego Jorku do Teksasu. Dyrygent gościnny Mariusz Smoli. Zapraszamy Państwa. Przy okazji będziemy także promować płyty, które nagrał Pan Mariusz Smoli dla wydawnictwa Naxos. Zapraszam bardzo. Dziękuję.